przypomnę, złotą drużynę z igrzysk majonkijskich. Bramce Kostka i Szeja, Gut, Gorgoń, Mikiewicz, Ostafiński, Szymanowski, Anczok, Szołtysik, Kraska, Maszczyk, Dejna, Szymczak, Gadocha, Kmiecik, Jarosik, Lato, Mark i kapitan zespołu Włodzimierz Lubański. W turnieju olimpijskim, monachijskim, te drużyny, które w tej chwili widzimy, wchodzące na środek boiska, spotkały się ze sobą. Było to w eliminacjach 1 września w Norymberdze. Polska wygrała z NRD 2-1, do przerwy 1-1. Dwie bramki dla naszych barw to był Jerzy Gorgoń. Jedyną dla zespołu NRD Strajk, którego nie ma tutaj na igrzyskach w Montrealu. Pamiętają Państwo także drogę naszych zawodników i trójka sędziowska. Zespół NRD w białych kostiumach, nasza drużyna w czerwonych. Za chwilę emocje po raz ostatni na tych igrzyskach w wykonaniu polskich zawodników. Oni będą nam dostarczać wrażeń na zakończenie igrysk. Wszyscy jesteśmy przekonani, że będą to przyjemne doznania. No i czeka nas wiele emocji. Ciężka płyta boiska. Padał po południu w Montrealu deszcz. Obserwowali Państwo zawody lekkoatletyczne. Skoczkowie wzwyż chowali się pod dasz. Nie tylko oni, większość zawodników i olimpiady. Grę rozpoczną nasi zawodnicy. Nie. Za chwilę zobaczymy. Żaden z piłkarzy nie podchodzi do piłki. Wszyscy poza tym kołem na środku boiska. I widzą Państwo król strzelców turnieju olimpijskiego, kapitan naszej drużyny, turnieju z Monachium, Kazimierz Dejna i kapitan zespołu NRD, Hans Jürgen Derner. Jürgen Derner jest drugi w tabeli strzelców, a oto prowadzący Andrzej Szarmach, 6 bramek. Z 12 realizator pokazuje zawodnika Gerda Kisze. Nie Tomaszewski, to Piotr Mowlik tu na dole. Piotr Mowlik jest serwowy w naszej drużynie. Jeszcze w turnieju olimpijskim nie występował. No a aby otrzymać medal, zawodnik musi wystąpić minimum w jednym spotkaniu. Prawdopodobnie, jeśli mecz przebiegał będzie po myśli naszego zespołu, po wywalczeniu odpowiedniej przewagi, wówczas być może Kazimierz Górski wprowadzi do gry właśnie Piotra Mowlika. Stan na wierzchni boiska, widzimy tam podskakującego na środku sędziego pana Barretto z Urugwaju. Już 14-minutowe opóźnienie. Wydaje na godzinę przed spotkaniem. Widziałem, jak oferowano bilety po 100-150 dolarów i szły jak woda. Już coraz więcej widzów, coraz mniej pustych miejsc. Już chyba 40 tysięcy na stadionie olimpijskim, a publiczności wciąż przybywa. Ładny gest ze strony organizatorów. No, jest to przecież impreza robiona specjalnie dla Romu, za pośrednictwem telewizji, ale dla tych, którzy wytwarzają tutaj także atmosferę. Rozpoczęty. Dzisiaj ten stadion był szczęśliwy dla naszej drużyny olimpijskiej.
z autu Wawrowski. Teraz Maszczyk. Podanie do Szarmacha. I już tam był Kisze. Trudne warunki. Nerwowe pierwsze akcje. Był Kmiecik. I podanie na prawą stronę. Groźna sytuacja. Pierwszy strzał. Słupek ratuje naszą drużynę. Strzelał Szadę. Cofnięci Polacy. I proszę Państwa, nie ma na boisku, wbrew zapowiedziom, wbrew temu, co widzimy w protokole podanym nam tu na stanowiska transmisyjne, nie ma Jerzego Gorgonia, a jest natomiast Wieczorek, Henryk Wieczorek. Chodziło tutaj w pierwszych minutach trenerowi Górskiemu, aby mógł zaliczyć ten mecz Wieczorek. Mam nadzieję, że nic się Gorgoniowi nie stało. Rozmawiałem dzisiaj z trenerem Górskim, nie wspominał o tym. Mówił, że tylko, że będzie chciał wpuścić do gry Henryka Wieczorka. I bramkarz Kroj. Perczak. Kmiecik. I pojedynek Grzegorza Lato z Kurpiuwejtem. Ruch dla zespołu polskiego. Na polu karnym pięciu Polaków. Pierwszy strzał zespołu polskiego. Główkował Wieczorek. I wraca już na swoją pozycję. Tam jest Hefner. Wraca Szarmach. Trudne warunki gry. I dobrze ustawiony Wieczorek, ale błąd Szmudy. Szymanowski ratuje nas z opresji. Obok. Oto niefortunny strzelec. Hefner. Raz jeszcze ta akcja. Nie zdążył Wawrowski. Żmuda. Tu Szymanowski. I Hefner. Niecelnie. Bardzo trudny przeciwnik, niewygodny. Od lat nie leżący naszej drużynie. Andrzej Szarmach rozpędza się i strzał. Wychodził mu tam na pozycję Kazimierz Kmiecik. Nadal w finałowym meczu o złoty medal olimpijski. 0-0. Początek spotkania. Obie drużyny grają bardzo uważnie. Wawrowski lewą stroną. A i stało się, proszę Państwa, błąd Szadę. Szadę zdobywa pierwszą bramkę przy wiernej postawie naszej obrony. Proszę popatrzeć, ten rzut wolny i piłka wzdłuż całej szesnastki. Żaden z Polaków jej nie dotknął. I ostre dośrodkowanie i tu także piłka przechodziła. Szadę wyprzedził tam Wieczorka, zostawił za sobą także Żmudę i 1-0 w finale olimpijskim. Coraz śmielej poczynają sobie piłkarze Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jeszcze raz i tam nie ma Polaka.
Cofnięty Wawrowski. Uśmiechy na twarzach zespołu naszych rywali. No, mają powody do radości. Henryk Wieczorek. Długa piłka do Szarmacha. Nie da rady. Dwóch stoperów. Weise i Derner na posterunku. Dobry przerzut. Szybko zdobywają teren piłkarze NRD. Tu Derner tak daleko zapędzony. Jan Tomaszewski, a przy piłce teraz Maszczyk. I nie zdążył Lato. Kroj. Widzieli Państwo, w niecodzienny sposób przesunięta akcja o 50 metrów. Raz jeszcze sytuacja, w której padła bramka. Z 4 metrów zdobył tego gola Szadę, pierwszego. Róg, akcja przesunięta o 50 metrów po tym takim podaniu. Dejna. Aj! Miecik, Wieczorek i przy piłce nasi rywale. Zdążył tym razem Władysław Smuda. Jan Tomaszewski. W przodzie Szarma i Lato. Akcja przerwana. Gwizdek. I rozpoczynają kroj. Ryzykowne zagranie Wieczorka. Henryk Wawrowski. Wieczorek. Kasperczak. W dalszym ciągu Kasperczak. Kwiecik. I obok niego Lauk. Nadal Kwiecik. Wrócił Szadę. Podanie do Grzegorza Laty. Niedokładne podanie Hoffmana. Dobrze Żmuda. Hoffman. Nera. Drugi w tabeli strzelców. Kapitan zespołu NRD i Derner już na naszej połowie. Odegranie piłki na lewo. I pozycja strzelecka. Gol! Nieprawdopodobna sytuacja. Długo śledzą. Zobaczą to Państwo i ten Rajs, który zainicjował tę akcję. I jeszcze dwukrotne podanie i zupełnie nieobstawiony Hoffman. Zaskoczenie. Przy piłce był Szadę. I teraz podanie do Hoffmana. Natychmiastowe uderzenie. 0-2. Oto Marcin Hoffman. I tu w tej chwili zapędził się Antoni Szymanowski. A więc niepomyślnie. A to
Jürgen Kroj, 30-letni zawodnik. I Kisze. I już obrońcy NRD wychodzą daleko. Do przodu są już na połowie boiska, a to Szade, zdobywca pierwszej bramki. Wrócił Kasperczak, nadal Szade. I nieporozumienie w zespole NRD. Kazimierz Kmiecik. Nie ma autu. To Kisze. Wybił piłkę za linię boczną. Zdecydowani są tutaj, przy jaką dynamiką grają zawodnicy obu zespołu. Spotkanie jest zażarte. Charakterystyczne dla Kazimierza Dejny uderzenie. Piłka podkręcona, zatacza łuk i często wpada do bramki. Tym razem za mocno podkręcił piłkarz Legii piłkę. Tymczasem kontratak zespołu NRD prawą stroną. I tu cofnięty Kazimierz Kmiecik. Obok. Wymiana piłek poprzednio między Dejną oraz Lato. W akcję wdał się także Kmiecik. Piłka do Szarmacha i refleksu. Kazimierz Górski wprowadza więc do gry Piotra Mowlika, obdarzonego świetnym refleksem. Gorsze warunki fizyczne od Tomaszewskiego. No Jan Tomaszewski po NRD były bardzo zdecydowane i przy pierwszej bramce właściwie nie mógł nic zrobić. Strzał z 4 metrów przy nieinterweniowaniu naszych obrońców, ale teraz szansa przed naszą drużyną. I rozgrzewa się na własnym przedpolu Piotr Mowlik, a to Jürgen Kroj. Zobaczymy, jaka będzie pierwsza interwencja Piotra Mowlika. Pierwszy kontakt z piłką. Ważne to zagranie. NRD w dniu dzisiejszym. W akcji widzieli Państwo Ridigera. Na przedpolu polskiego zespołu Szade, Ridiger, Lauk. W bardzo trudnej sytuacji przy prowadzeniu rywali 2-0. Zagranie Kurpiuwejta nieskuteczne. Zapełniony już chyba do ostatniego miejsca. Nie zdąży do tej piłki za to, ale teraz jest Maszczyk. I piłkę na róg wybił Kurpiuwejt. Raz jeszcze ta akcja. Kazimierz Dejna, tu Kroj przedał się przez własnych obrońców i główka Maszczyka. Kurpiuwejt.
Dwóch Polaków dało sobie radę z prawoskrzydłowym zespołu NRD, ale teraz Szadę odebrał im piłkę. Kurpiu Bejt. NRD. Antoni Szymanowski. Rozpędzony Szadę i strzał na szczęście niecelny. Tak? Udana akcja zawodnika Stali Mielec. Co dalej? Dośrodkowanie. Aj, zabrakło troszeczkę. Andrzej Szarmach wystartował odrobinę za późno. Zero do dwóch. Nie zamierzają poprzestać na tym piłkarze NRD. Jak łatwo zdobywa teren teraz Derner. I widzą Państwo, jak potrafi strzelać stoper zespołu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przeszedł całe boisko i nikt go skutecznie nie powstrzymał. Już widział zagrożenie trzech rywali i zdecydował się na daleki strzał. Celny i mocny. Piotr Pownik jednak na posterunku. Derner zdobył w tym turnieju cztery bramki. Jest drugi za Szarmachem, który w tej chwili jest przy piłce. Aj, to miało być podanie do Laty i odegranie natychmiast pod... I tu na razie Wawrowski nie może poradzić sobie ze skrzydłowym zespołu NRD. Kasperczak nabiera Szczejna. Jeśli to nie coś dziwnie, nie mógł dojść do tego podania. Na takiej pozycji został ustawiony w spotkaniu Dejna. Ale widzimy go często właśnie w drugiej linii. I kto wie, czy po przerwie ta taktyka nie zostanie zmieniona. To Kazimierz Kmiecik, który gra w pomoc w tej chwili. Szymanowski do Lato, dobra zmiana. Dobre dośrodkowanie, za mocne. Nie zdążył tam zamknąć tej akcji z lewej strony. Maszyk, który był jeszcze dalej za Szarmachem. Oj, niedobrze. Pojedynek 1-1, dał radę zawodnik NRD. Dobry wybieg. Tam Oblika zmusza reprezentanta NRD do wcześniejszego strzału. I w związku z tym niedogodnej pozycji widzieli Państwo strzał nad poprzeczkę Dernera. Duża szybkość. Bardzo rzadko obserwujemy tego rodzaju zagrania, że stoper przebiega cały boisko. Za chwilę wolny dla NRD. W wykonaniu zespołu NRD. Faulowany przed chwilą był Lewe. Potężne uderzenie. Zgięty w pół był Kasperczak i dobre wyjście Mowlika. Kmiecik. Kmiecik, dobra akcja zawodnika Wisły Kraków. Szybkie podanie do Grzegorza Lato i... Aut dla zespołu NRD. 0 do 2, czas płynie. Sytuacja się nie zmienia. W tym turnieju olimpijskim Polacy w każdym meczu mieli lepsze drugie połówki. Drugie części i udana interwencja Wieczorka. Pozycyjny atak zespołu NRD, Derner. Krótkie krycie Polaków i niedokładne podanie. Akcja Lauka zatrzymana przez Żmudę. I lewą stroną Wawrowski, Henryk Wawrowski. Maszczyk. Tu jest Kmiecik i Lato. I Kroi. Żmuda! Lauk out.
przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, księcia Filipa. Jutro na tym stadionie konkurencje sportowe, olimpijskie kończyć będą jeźdźcy. A to przedostatnia sportowa impreza igrzysk. Rzut wolny dla zespołu NRD. Niewiele brakowało, a Lewe zdobyłby bramkę, gdyby pół sekundy później wkroczył do tej akcji. No, nasza drużyna musi stanowczo uspokoić grę. Rywal jest dobrze usposobiony, jego przeciwnika wybić tempa. Dużo akcji z pierwszej piłki, natychmiastowe odegrania, mocne podania, nielekkie i duża szybkość zawodników NRD. Prostopadłe podanie i widzą Państwo, jak kryją zawodnicy NRD naszych piłkarzy. Lato nie miał swobody, nadal wieczorek. A i dwóch naszych tam skoczyło. Tylu. Już nie było czasu na interwencję rękoma, napady. Natychmiast wyrzucił nogę w przód. Strzał z rogu. 35. minuta gry. 2-0 dla zespołu NRD. Finał olimpijski, daleki, niecelny strzał. Teraz zespół NRD. Chodzi o to, aby jak największa ilość naszych piłkarzy znalazła się na połowie drużyny NRD i wówczas luźniej będzie z kolei pod naszą bramką. I będzie można przeprowadzać tego rodzaju akcje, tak jak teraz. Duża swoboda. Wiele wolnego miejsca mają piłkarze NRD. No teraz za długo trzymał piłkę Lauk. Krótko kryją, nie pozwalają przyjąć piłki naszym zawodnikom przeciwnicy. To jedna z prostszych obowiązujących reguł taktycznych. Nie pozwalać rywalowi przyjąć piłki, nie dopuszczać do sytuacji strzeleckiej. Kisze. I wieczorek. Długa piłka tam. I Tejna wywalczył róg. Coraz częściej nasza drużyna na połowie przeciwnika, coraz częściej na polu karnych. Już sporo rzutów rożnych. Oto kolejny, Kazimierz Tejna. Dobrze! Dobra akcja! Strzał z 12 metrów głową. To Henryk Kasperczak. I ciągle padający deszcz. Trudne warunki gry. Minuta spotkania. W 7 i w 14 padły bramki dla rywali. Kazimierz Dejna. W dniu dzisiejszym 77 mecz w reprezentacji Polski. Kasperczak.
I aż tutaj znalazł się Henryk Wieczorek. Tylko sposób uderzenia piłki głową. Mocne dośrodkowanie. Wieczorek się odchylił przy tym strzale. Jeszcze raz Polacy. Nie rezygnuje nasza drużyna. Ma teraz w tym okresie przewagę. Zespół NRD nieco zmienił taktykę. Już nie atakuje tak dynamicznie. Zmuszony jest do ciągu. Nadal Kasperczak. Bardzo aktywny w tym okresie. Dobrze zamknięta akcja przez Szarmacha. A to Kurpiuwejt. Ma 26 lat. Zdobywał brązowy medal. W Monach grał na Mistrzostwach Świata. W drużynie, która zdobyła szóste miejsce. Groźna sytuacja, ale pomylił się Hefner. I kontratak zespołu polskiego. Grzegorz Lato. Nadal Lato. Za Grzegorzem Lato. Ciągle po całym boisku biega Kisze. Indywidualne krycie polskiego napastnika. Cały czas przy nim Kisze. Udana akcja Hefnera, który opuścił prawą stronę boiska. Przeszedł teraz na lewą. I długie podanie. Szymanowski. Żmuda w pojedynku z Hoffmanem. Obrońcy. W odpowiednim momencie wykonany wślizg. I ruch dla zespołu NRD. I Piotr Mowlik. Maszczyk. Wieczorek. Henryk Wawrowski. Za chwilę koniec pierwszej połowy spotkania. Powoli rozgrywają piłkę Polacy. Przerzut do Szymanowskiego. I cofnięty Szadę. Nie ma Gwizdka. Dopiero w tej chwili. Z innego miejsca. I żółta kartka dla zawodnika NRD. Dla Szadę. Który domagał się rzutu wolnego po poprzednim wejściu Żmudy. Strzelec pierwszej bramki w siódmej minucie spotkania. Jedna z ostatnich akcji w pierwszej połowie meczu, ale także nieprecyzyjne zagranie Dernera, który teraz wraca na własną połowę boiska. Wieczorek. Nadal Wieczorek obok Hoffman. Wawrowski. Oj, ucierpiał w tym starciu Wawrowski. Wysocy obrońcy NRD. I Szadę. I w porę wracający Żmuda. I tam już szło podanie. Przerwał tę akcję na prawą stronę. Widzą Państwo. Szadę dał radę Wieczorkowi. I tutaj był Żmuda.
sędzia pan Barreto z Urugwaju. Witam Państwa ponownie. Za chwilę druga połowa drużyny. 0 do 2. No ale jeszcze wiele minut gry. 45 minut. Obie drużyny już na boisku. Nie ma żadnego gry Gorgoń. On nie odniósł żadnej kontuzji. Po prostu teraz trener Górski jest w sytuacji przymusowej. Wymienił to i wprowadził w związku z tym Mowlika, który na razie spisuje się dobrze. Akcja zespołu NRD. 14 metrów. Fatalnie, nasza obrona, pusta bramka, jest tam jednak porę, wrócił Antoni Szymanowski. Pierwsza minuta drugiej połowy spotkania i mogło być 3-0. Antoni Szymanowski, raz jeszcze akcja zespołu Mowlika, ale sytuację uratował Antoni Szymanowski. Róg dla NRD. Otóż teraz, gdyby Kazimierz Górski chciał wprowadzić na boisko Gorgonia, wyczerpałby limit zmian. Tylko dwie przysługują w turnieju olimpijskim. Kasperczak. Za mocne podanie. I kontra zespołu NRD, bardzo dzisiaj szybkiego. Skutecznie grają nasi rywale. Na do Maszczyka, Maszczyk. Szarmach w pojedynku z Wajze. Szarmach! Dał sobie radę, nadal Szarmach! I tu nie było nikogo. Kmiecik za daleko, na 16 metrach. Władysław Żmuda. Henryk Wieczorek. Maszczyk. Wielką ochotą rozpoczęli drugą połowę polscy piłkarze, z wielką ochotą do gry. Akcja Kmiecika, strzał lewą nogą i kroi. 0 do 2 w dalszym ciągu. Jurgen Kroi, a oto król strzelców naszej ligi. Dobry zwód, dojście do pozycji strzeleckiej i celne uderzenie. I Maszczyk. I przechodzą wzdłuż tej szesnastki te piłki. W jednej linii ustawieni Polacy. Jedenastką Hoffman. I sprytne zagranie piłkarzy NRD, wycofanie piłki. Był jednak Antoni Szymanowski. I kontratak naszej drużyny Grzegorz Lato i dwóch zawodników NRD. Lato i Kroi. Szybko zmieniają się sytuacje w drugiej części spotkania. Już kilka groźnych ataków w wykonaniu obu drużyn. Polacy zdają sobie sprawę, że ta część meczu decyduje. Zrobią wszystko, aby uzyskać jak najkorzystniejszy rezultat. Szarmach. Akcja Wieczorka, nadal Wieczorek. Dejna. I wprost Kroja. Brawa za szybką akcję naszej drużyny, no ale... żeby bardziej mierzony strzał. I natychmiastowa kontra. I groźna. Lato. Dał sobie radę z obrońcą. A tu koło Kmiecika był cofnięty Szadę. I już akcja pod naszą bramką. Nie.
No, mecz teraz podoba się publiczności Republiki Demokratycznej. Ruch dla naszych rywali. Lewe. Wawrowski. Dejna. Rozpędza się kapitan naszej drużyny. Antoni Szymanowski na swojej pozycji. Mija Hoffmana, Szymanowski. Dejna. Aj, niedokładnie. Był lał. A teraz kroi. Jak teraz akcję roz... Na lewej stronie szadę. Oczywiście. Ręka zawodnika NRD. Trudnej sytuacji by ręką zagrał Riediger. Wieczorek, długie podanie. Startuje do piłki Lato. Ale zdecydowanie grają środkowi obrońcy. Ręką. Zespół NRD nie wykorzystał jeszcze ani jednej zmiany. Nasza drużyna jedną. Za Tomaszewskiego Mowlik. Kmiecik. Główka Szarmacha. Piłka trafia jeszcze obrońcy i aut dla naszej drużyny. Teraz Kasperczak wywalczył ruch. Na polu karnym Łoczno. Nie doszedł do piłki Kroj. Wawrowski powinien wcześniej strzelać. Nadal 0-2. I sytuację wyjaśnił Wawrowski. Wieczorek. Zmieniają pozycję nasi zawodnicy. Przed chwilą w roli stopera Wawrowski, a teraz do ataku poszedł Wieczorek. Antoni Szymanowski. Żmuda. I natychmiastowe podanie, ale niedokładne. Maszczyka także. Kasperczak. Kasperczak. I Szadę. Strzelec pierwszej bramki. 22-letni piłkarz, szybki, wysoki, 180 cm wzrostu. Skoczny, groźny. Szadę w pojedynku z Wawrowskim. Niezłe dośrodkowanie, które mogło wpaść nawet do bramki. Opuścił ją. Kisze. Aż tu zapędził się Kisze. I Piotr Mowlik. Drużyna zagrzewana do kolejnych ataków, do skuteczniejszych akcji. Zygmunt Maszczyk, no może teraz. Wiele czerwonych koszulek
i spodenek czerwonych koszulek na przedpolu rywali. Brata Żmuda, Antoni Szymanowski. Żmuda i Szymanowski. A naprzeciw niego Hoffman, lewoskrzydłowy NRD. Henryk Wieczorek. W przodu Kasperczak. Miecik! Jeszcze raz ta sytuacja. Wieczorek wraca Szadet. Antoni Szymanowski. Henryk Kasperczak. Kmiecik. Maszczyk. Będzie długie podanie. Dejna, dobre przyjęcie, ale rywal był blisko. Dejna. I Szarmach, Szarmach. I Kroj. Róg dla naszej drużyny. Jurgen Kroj. 30 lat. 186 cm wzrostu. Raz jeszcze akcja Dejny. Dobre podanie. Zostawił Kmiecik piłkę Szarmachowi. Odważne wyjście z bramki Kroja. Już tylko jednobramkowa przewaga zespołu NRD. Raz jeszcze ten ruch. 1-2. I owacje dla polskiego zespołu. Ubiegł tam Dernera. Grzegorz Lato, a na ekranie pokazywany 1-2 i zagranie do własnego bramka Polenia. Także znakomicie będzie chciał wybijać z rytmu Polaków. I jeszcze raz ta akcja. A Szarmach z prawej strony. I kontratak zespołu NRD i szybkie przejście. Dobra interwencja. I teraz akcja naszej drużyny. Róg. Pania z tej strony padła pierwsza bramka dla polskiej drużyny. Oto jej strzelec, Grzegorz Lato. Gwizdek sędziego, rzut wolny dla NRD. Niebezpieczne zagranie Polaka, taka jest decyzja sędziego i tak rzeczywiście było. Niebezpieczna akcja naszego zawodnika na polu bramkowym. Ale oni także i przy nas. Dwie ósemki, Hefner i Kasperczak. I Wieczorek. Maszczyk. Szadę. Wejście Kasperczaka, ale nadal Szadę. I rozciągnięcie akcji. Już Szadę z przodu, na lewej stronie. A to Hoffman. Bramka Grzegorza Laty
59. minucie spotkania. Lewe będzie dośrodkowywał. Kazanerde. Szykuje się zmiana w drużynie NRD. Szarmach dał sobie radę z Laukiem. I będzie przyspieszenie, tak. I kolejny faul. Wolny dla naszej drużyny. Do bramki nie tak daleko. Kasperczak i Dejna. A do zmiany przygotowuje się Grebner. 27-letni piłkarz. Dobre warunki fizyczne. Dejna i Kroj. Trudno było go z takiej odległości zaskoczyć. Chociaż ten kozioł mógł mylić bramkarza NRD. Piłka mogła zostać po ślizgu. Dobra akcja Masztyka. I zmiana. Za lewego wejdzie grę. Andrzej Szarmach. Szarmach. I interwencja Wajzego. Tu wiele swobody ma piłka. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy Szadę. Wieczorek. Hefner już na boisku. Na wejście do gry czeka Grebner. Ciemny fragment boiska. Rozmiękła murawa. I w tej chwili zmiana. Wchodzi piłkarz Lokomotywy Lipsk. Wilfried Grebner opuszcza boisko. Wolfram Lewe. Kolega klubowy Grebnera. Jednoletni zawodnik Lewe. Grebner będzie występował na prawym skrzydle, tam gdzie poprzednio Lewe. Pamiętają Państwo pojedynek z Brazylią zaraz po starciu z rywalami, gdy przebywał za linią boczną. Po doprowadzeniu go do dyspozycji przez lekarza i masażysta wrócił nad murem rywali, wysoko nad bramką. 1-2 w dalszym ciągu. 70. minuta spotkania. Raz jeszcze rzut wolny. Minut do zakończenia finałowego meczu o złoty medal olimpijski. Polska przegrywa ze swoim NRD 1-2, ale nasi zawodnicy nie rezygnują. Kasperczak, dobra zmiana z Szarmachem. Zdecydowanie gra Wajze. I to Grebner. Najjaśniejszy kostium, najwięcej sił. Jeszcze nie leżał ani razu na tej suche. Jego koledzy z drużyny Umorusani walczą ofiarnie, podobnie jak nasz zespół. Róg
jeszcze ta akcja. Mowlik nie dał się zaskoczyć. Niedaleko do bramki rywali, lato z autu, wysokość pola karnego. Tej nasze obok lato. Dobrze zagrał Wajze. Dobrze Żmuda. I wracający Wawrowski. Maszczyk i Antoni Szymanowski. Zamykamy zespół niemiecki na własnej, na ich połowie. Aj! Nie. Dejny i w ostatniej chwili spod poprzeczki wybija piłkę Kroj. Dośrodkowanie ciasno na polu karnym przeciwnika. Wspaniała akcja króla strzelców. Na razie prowadzącego. Nie zagraża mu Derner. Dwubramkowa przewaga. I sprytne podanie piłki przez Dejnę. Szkoda, że ta piłka nie trafiła do siatki. Na przeszkodzie stanął ten piłkarz. Wieczorek i Piotr Mowlik. I główkowe zawodnicy NRD z naszymi piłkarzami. Większość przynajmniej tych pojedynków. Grebner próbuje indywidualnej akcji. Podanie do Hoffmana, który przeszedł tu na prawą stronę. I Hefner na przedpole. Ponownie Hefner. Ale tutaj wyjaśniona na chwilę. Strzał Grebnera. Piłka odbija się od nóg. Około 16 minut do zakończenia spotkania. 2-1 prowadzi zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nie śpieszą się piłkarze NRD z wykonaniem tego rogu. Wajze. Już nie widać numerów na koszulkach. Nie u wszystkich przynajmniej. To Lauk. Wolny. Nieprzepisowe zagranie. Wieczorka. Lauk. 30-letni piłkarz z Dynama Berlin. Ociąga się. Wleka z wykonaniem tego wolnego. Długi rozbieg, jeszcze dłuższy. I stoi, i czeka. Czas płynie. Potężne uderzenie! Straszny strzał. A na ziemi Hoffman. Hefner, przepraszam, Hefner. Już wstał, już opuścił nasze pole karne. To właśnie już tam na dobitkę czyhał Hefner. A to Szade. Akcja na naszej połowie boiska. Szade w dalszym ciągu. I Wieczorek. 1-2. 14 minut do zakończenia meczu. Napięcie na ławce polskiej drużyny. Na polu karnym 6 Polaków. Szymanowski, Żmuda. Henryk Kasperczak. I z autu Wawrowski.
I jeszcze jeden aut. I do końca spotkania 12 minut. Faulowany Zygmunt Maszczyk. Wolny dla naszej drużyny. Do pola karnego około 6-7 metrów. Medal olimpijski. Szarmach. Wcześniej przed tym strzałem. I raz jeszcze ta sytuacja. Walonym był Andrzej Szarmach w tym miejscu. Dziesięć minut do zakończenia spotkania. Ciągle nasza drużyna. Zespół NRD skupia całą uwagę na obronie własnej bramki. Wawrowski. Tam był niepokryty zupełnie Szarmach. Nie dojrzał go zawodnik Pogoni Szczecin. Nie. Lato. I Żmuda. Do wieczorka. Maszczyk. Zagranie Dejny. I na miejscu był Derner. Jeszcze raz akcja naszej drużyny. Ofensywna w tym okresie gra wieczorka. I teraz Kisze opuścił na chwilę Grzegorza Lata, ale wrócił za nim Lato jak cień i pomógł mu wieczorek, ale nadaje Kisze dobre podanie. Pole karne naszej drużyny i na drodze tego dośrodkowania Antoni Szymanowski. I Mowlik rozpocznie akcję. Czas płynie. Już tylko się... Mecz ten ogląda 71 619 widzów. Wśród nich Lord Kilianin. 6 minut do końca. I Jurgen Kroj. Szade. Zatrzymana przez Wawrowskiego. I to krótkie krycie. Nie mają swobody nasi piłkarze. I nerwowe wskazówki, polecenia z ławki trenerskiej. Pięć i pół minuty. Uda niedokładnie. Groźna akcja. Sam z Mowlikiem.
Zawodnik NRD bardzo szybki. Gol! Szalona radość zawodnika NRD z numerem 8. To Hefner, jeśli dobrze dojrzałem. Numer na tej zabrudzonej koszulce. Tak doszło do tego nieszczęścia. Tak pada trzecia bramka dla zespołu NRD. Chyba przesądzająca już losy złotego medalu. Zaledwie 5 minut do końca spotkania. Nie, to chyba jednak szóstka. Te koszulki. Na spodenkach jaśniejszy numer. Hefner. 24-letni piłkarz. Ważna bramka. 3-1 prowadzi zespół Niemieckiej Republiki Demokratycznej na tych igrzyskach. Najwyżej cenią sobie właśnie ten i dlatego z taką determinacją walczą w tym finale. I jeszcze jedna zmiana. Do gry wchodzi najstarszy piłkarz zespołu NRD, Bernd Branch. 73. mecz w reprezentacji. Jeszcze Branch poza linią końcową. Wawrowski. Długa piłka do Grzegorza Laty, ale był tam przed nim Kisze. Dobrze pilnuje polskiego napastnika Kisze. Nie zdążył tutaj Żmuda. Bezradny był Mowlik. Tuż przy słupku. Celny strzał. I zmiana w zespole NRD już dokonana. Opuścił boisko Riediger. Jego miejsce zajął Branch. Odsłonili się Polacy w tej akcji, w tej 84. minucie. NRD trudna do przejścia, trudna do pokonania i świetnie usposobiony krój. Aut dla polskiego zespołu. Władysław Żmuda. Szymanowski i Kmiecik. Nadal Kmiecik. I blisko niego. Lauk. Minuty do zakończenia spotkania. Faul na Kazimierzu Kmieciku. Wolny dla naszej drużyny. I cofnięty Hoffman. Nie mogą sobie poradzić Polacy z dobrze usposobionym przeciwnikiem. I już za chwilę koniec finałowego spotkania. Akcja przerwana. Faulowany Żmuda. Dalka Sperczak. Wieczorek. I Żmuda. I sędzia pan Barreto kończy spotkanie finałowe. Radość zespołu nie do dwóch. 59. lato. 1-2. Pierwsza bramka i jedyna dla naszej drużyny. 84. minuta. Hefner i 3-1 dla zespołu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Polska musi zadowolić się i sprawia, że tegoroczny start naszej olimpijskiej drużyny tu w Montrealu jest najbardziej pomyślny w historii startów olimpijskich. Do tego dołożyli srebrny medal nasi piłkarze studio w Warszawie. Thank you.
nie wracamy już na stadion, tak? Taka była umowa. Pani Elżbieto.